Proszę cię, proszę. Królestwie Polskim stacjonowało wtedy 160 tysięcy mniej więcej Rosjan. Dzięki takiej linii kolejowej, tej linii kolejowej Rosjanie byli w stanie w ciągu dwóch miesięcy przerzucić następne 100 tysięcy. 263 tysiące dokładnie znalazło się na terenach Królestwa Polskiego. Doktrynie powstańczej. Jesteśmy teraz niemalże w centrum Łochowa, pomiędzy szkołą podstawową numer 1 a liceum łochowskim i w miejscu, które z opowieści lokalnych mieszkańców może świadczyć, że była tu potyczka lub obóz powstania styczniowego, ale tak naprawdę raczej potyczka. Zaprosiliśmy Telewizję Polską z programem Było nie minęło oraz grupę Wizna, która specjalizuje się w działaniach poszukiwawczych. Dostaliśmy zgodę od Nadleśnictwa Łochów oraz Konserwatora Zabytków w Siedlcach, żebyśmy mogli udokumentować pewną historię. Znamy tych historii kilka w Łochowie, jak pociągiem przyjechali powstańcy, zajęli dworzec kolejowy, drugi pociąg, który tam stał, zostali rozbrojeni oficerowie rosyjscy. Jest kilka tych historii, a tak naprawdę nie znamy tej historii, o której tutaj się wspomina, tak? I nagle okazuje się, że tu są jednak jakieś artefakty, ci Państwo znajdują kule z powstania styczniowego, podkówki czy guziki. I jest to jakby taki pierwszy etap naszych badań, które są tak naprawdę niezmiernym dziedzictwem naszego tutaj lokalnej kultury, ponieważ tych samych potyczek dużo nie mamy, a nagle okazuje się, że tu mamy jednak ważne miejsce, które będzie wpisane w dzieje naszego miasta. Strzelana czy ma? Była. Ma gwinty. Czyli najwyraźniej rosyjska kula wystrzelona w kierunku uciekających powstańców gdzieś tutaj zaryła się w piachu. No, przepiękne znalezisko i potwierdzenie tej opowieści o tym odwrocie powstańców od dworca kolejowego. Fantastycznie. Pasuje, młody. Jesteś znowu szczęściarzem. Szymon szczęściarz jak zwykle. Coś pięknego. Tak. Największą skarbnicą wiedzy są opowieści domu rodzinnego. I to w każdym domu jest jakaś historia, jest jakiś temat, jest coś, o czym się w kółko opowiada z pokolenia na pokolenie. I na tym przykładzie mamy te poszukiwania. Najstarsi mieszkańcy, no to już Artur może określić kto, wskazali te miejsce z perspektywy też czasu, przynosili chyba do niego różnego rodzaju znaleziska z tych terenów, no. I myślę, że ten przekaz, jeszcze raz się świadomie powtórzę, ten przekaz domu rodzinnego, te historie opowiadane z dziada, pradziada, bardzo ważna część historii. Naszej historii. Będzie widać. Nie, to jest może być inny, wiesz? Ten. Tak? Ten chodzi, zobacz. Krótszy jest jakiś, nie? Krótszy, takie były też te krótsze. A to mówisz, ta, myśliwska. Może być myśliwska, tak. No dobra. A, tu mamy podkowę. Jest trochę, kurde. No to pierwsza. Ta ładnie zachowana. Ale jest, mam wrażenie. Ale...